Spałem długo, ale chyba się obudziłem o nieodpowiedniej porze. Albo jakieś inne czynniki wpłynęły na to. Na to, że ja już od rana wiedziałem, że to będzie słaby dzień i wszystko się potwierdziło. Tak, bywały takie dni w tym roku. Przyczyną było właśnie niewyspanie, brak energii i tego typu rzeczy. Dzisiaj się to powtórzyło. Takie proste, ale trochę wymagające zadania. Już totalnie nie potrafiłem się za nie zabrać, mimo lekkich prób. Dalej, jakieś drobne ogarnianie. I to, co mogłem zrobić 20 minut, robiłem przez 2 godziny. Totalnie nieproduktywny poranek. No ale przynajmniej jestem świadom tego, akceptuję to. Spróbuję się jeszcze zmusić do zrobienia czegoś pożytecznego dzisiaj. No ale zobaczymy, jak wyjdzie. Hej, tu Łukasz Bitimes. Cieszę się, że dołączyłeś. Naprawdę bardzo się cieszę. Ważna informacja. Tutaj... Hej, tu Łukasz. Cieszę się, że dołączyłeś do Bitimes. Już w tym momencie poszedł do Ciebie e-mail z linkiem aktywacyjnym. Wystarczy go otworzyć, kliknąć i od razu przekieruje Cię do Bitimes. Tam w kilka sekund dosłownie stworzy swój pierwszy licznik. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. W rogu tutaj, na każdej stronie, potem jak będziesz tworzyć licznik, będzie taka ikonka ze znakiem zapytania. Jak ją klikniesz, rozwinie się lista artykułów. No i trudniej chyba było złapać mikrofon, podłączyć go pod telefon, wziąć statyw, iść tam na białą ścianę, żeby to nagrać, bo samo nagranie zajęło mi 10 minut. No tutaj montaż i publikacja troszkę więcej, ale najgorzej było się za to zabrać. No ale zrobione. Udało się. Kolejny projekt w tym tygodniu odhaczony, mimo dzisiaj takich chęci no, na niskim poziomie. Jak mogłeś zauważyć na tamtym wideo właśnie, ja chcę pokazać użytkownikowi, klientowi, że może tam znaleźć pomoc, że może ikonkę tam znaleźć czatu, że w razie czego tam może znaleźć potrzebne informacje. Po pierwsze, jeden właśnie z użytkowników coś takiego zgłosił, że nie do końca właśnie wiedział, gdzie tego szukać, nie? Z kolei inna część użytkowników jakoś sobie radzi, w ogóle bez sprawdzania pomocy. Inna część sobie potrafi wyklikać tę pomoc, więc tak to wygląda. Ale to mnie zależy na tym, żeby klientowi było jak najłatwiej i to jest w moim interesie, żeby było mu jak najszybciej, jak najprościej to wszystko wdrożyć, więc po to jest właśnie to wideo, żeby w razie potrzeby śmiało mogli do mnie pisać. I jeszcze przytoczę sytuację właśnie, jak to jest. Była klientka, która zarejestrowała się, podała numer telefonu, więc ja szybko zadzwoniłem z powitaniem takim, wiadomo. No i w sumie niewiele powiedziałem, a klientka już miała jakieś pytanie, nie? Jak coś tam zrobić, jak wstawić ten licznik, ona chce na shopper, ona coś tam. I takie pytania. I w efekcie jej kolejnego dnia tam przez udostępnienie ekranu to udostępniałem, pokazywałem, jak wkleić ten licznik, czyli było takie wdrożenie właśnie w ten produkt dość zaawansowane. I teraz pojawia mi się pytanie numer jeden. Czy ta klientka tego pierwszego dnia po rejestracji odważyłaby się napisać do mnie na czacie? Czy wpadłaby w ogóle na taki pomysł, że może napisać na czacie, czy napisać maila, żeby zapytać, jak to zrobić, jak to wdrożyć? Czy ona by potem w ogóle wpadła na taki pomysł, żebyśmy się mogli umówić właśnie tam na TeamViewerze, żebym ja jej to zrobił, tak? Takie właśnie pytania mi się ważne pojawiają. Czy ona by aktywnie chciała ten licznik wkleić, korzystać z tego narzędzia? Czy może uznałaby, że u niej w sklepie to nie działa, że to jest za trudne? Bo ja się obawiam, że jednak ta druga opcja jest bardziej realna. I to właśnie mnie zależy na tym, żeby wprowadzić tego użytkownika w aplikację, w produkt jak najlepiej, jak najsprawdziej, żeby przeprowadzić ten onboarding. Wiesz, takie wdrożenie można zrobić na wiele sposobów, jak są jakieś inne, jakieś bardziej zaawansowane aplikacje. Jeszcze zanim klient się zarejestruje, możemy się umówić na jakąś rozmowę, na jakieś demo, pokazać, udostępnić, pokazać wideo, udostępnić wersję demo już tam z uzupełnionymi danymi na przykład.
Są takie wtyczki na przykład na stronę, na aplikację, gdzie one tam krok po kroku przeskakują i pokazują, co trzeba kliknąć. To też jest jakaś tam ciekawa opcja do wdrożenia. Ja pamiętam przykład na GetResponse, takim systemie do mailingu, dawno, dawno temu sobie tam testowałem. I tam można było zrobić takie automatyzacje dość zaawansowane, że jak user coś tam otworzy, to się dostanie coś tam, jeśli kliknie, to coś tam, takie warunki, takie drzewka robić. Tylko to wyglądało trochę kosmicznie i oni tam zrobili genialną rzecz, taki, nie wiem jak to nazwać, takie właśnie wprowadzenie, że okej, najpierw kliknij to i przeciągnij tu, okej, czyli ten, potem kliknij tu, zrób decyzję, okej, rozwija się, teraz kliknij tu i masz już pierwszy prosty ten, prosty workflow. No i ja już wszystko zrozumiałem, potem byłem w stanie zrobić o wiele bardziej zaawansowane, więc genialna sprawa i bardzo skuteczny sposób. No i okej, mamy już koniec dnia, zrobiłem dziś jeszcze jedną bardzo dziwną, ciekawą, nietypową, ważną, istotną rzecz. Ale to już braknie czasu na dzisiaj. O tym powiemy jutro. Widzimy się jutro.